Odrodzenie dzięki mocy filozofii. Przez całe życie byłem jak żaglówka na wzburzonym morzu, zdany na łaskę wiatrów, nie wiedząc dokąd się udać. Jednak dopiero gdy zapoznałem się ze starożytną mądrością stoicką, zdałem sobie sprawę z mojego prawdziwego potencjału. Ta filozofia nie tylko dała mi wewnętrzny spokój i pogodę ducha, ale także pozwoliła ludziom wokół mnie zobaczyć mnie w nowym świetle. Oto lekcje, których nauczyłem się podczas tej podróży transformacji. Uznanie, że nie mamy bezpośredniej kontroli nad wieloma rzeczami w naszym życiu, jest jednym z fundamentów stoicyzmu. Uznając ten fakt, zacząłem skupiać swój czas i energię na tym, co faktycznie mogłem kontrolować. Własnych myślach, słowach i działaniach. Znalazłem punkt spokoju i równowagi w chaosie świata zewnętrznego, co pozwoliło innym postrzegać mnie jako spokojniejszą i bardziej pewną siebie osobę. Rozplątywanie łańcuchów przeszłości i budowanie odporności emocjonalnej. Filozofia stoicka uczy, że nie powinniśmy być uwięzieni między żalami z przeszłości, a zmartwieniami o przyszłość. Zamiast porzucać przeszłość i nieustannie martwić się o przyszłość, postanowiłem skupić się na sile chwili obecnej. To uwolniło mnie od kajdan przeszłości i pozwoliło mi spojrzeć w przyszłość z większą nadzieją. Ludzie zauważyli te zmiany i stali się bardziej pozytywni w kontaktach ze mną. Stoicyzm uczy nas, jak rozwijać emocjonalny system odpornościowy w obliczu nieuniknionych trudności życiowych. Nauczyłem się zmniejszać wpływ wydarzeń zewnętrznych na mój stan emocjonalny, co pozwoliło mi radzić sobie z wyzwaniami życiowymi w bardziej solidny i spokojny sposób. Ta odporność emocjonalna zwiększyła szacunek ludzi do mnie i więcej osób chce wiedzieć, jak radzę sobie z życiowymi wyzwaniami. Siła samowystarczalności i postrzeganie wyzwań jako możliwości rozwoju. Stoicy nauczają, że zewnętrzne okoliczności lub aprobata innych nie są konieczne do osiągnięcia szczęścia. Nauczenie się samowystarczalności pozwoliło mi być szczęśliwym i spełnionym bez szukania aprobaty czy uznania ze strony innych. Ta postawa niezależności i samowystarczalności zwiększyła szacunek i zainteresowanie ludzi wokół mnie. Postrzeganie siebie jako źródła własnego szczęścia uczyniło mnie bardziej atrakcyjną i charyzmatyczną osobą. Stawianie czoła wyzwaniom życia było czymś, co mnie przerażało. Po zapoznaniu się ze stoicyzmem zacząłem postrzegać te wyzwania jako okazję do osobistego wzrostu i rozwoju. Każda przeszkoda stała się krokiem, który ukształtował mój charakter i nauczył mnie cennych lekcji. Ta transformacja została zauważona przez innych. Zaczęli postrzegać mnie nie tylko jako silniejszą osobę, ale także jako kogoś, kto może wytrzymać burzę życia. Każdego dnia, wybierając wdzięczność za to, co mam, wzbogaciłem swoje życie. Ten prosty, ale potężny nawyk nauczył mnie dostrzegać pozytywy w każdej sytuacji. Jak na ironię, docenianie dobrych rzeczy w życiu, zamiast zadowalania się mniejszymi, uczyniło mnie szczęśliwszą osobą. Ludzie wyczuwali tę pozytywną energię i chcieli spędzać ze mną więcej czasu, aby dowiedzieć się więcej o moich pomysłach i punkcie widzenia. Stoicyzm uczy, że żaden sukces ani korzyści materialne, które może przynieść świat zewnętrzny, nie mogą zapewnić wewnętrznego spokoju. Moja podróż w poszukiwaniu wewnętrznego spokoju sprawiła, że stałem się spokojniejszy i bardziej szanowany w mojej społeczności. Ten wewnętrzny spokój sprawił, że ludzie nawiązali ze mną głębszy kontakt i bardziej mnie słuchali. Stoicyzm podkreśla znaczenie empatii i zrozumienia w naszych relacjach z innymi. Uznanie, że każdy ma swoje własne zmagania i wyzwania, pozwala nam być bardziej cierpliwymi i wyrozumiałymi w naszych relacjach. Próba zrozumienia perspektywy innych, zamiast szybkiego osądzania ich zachowania, pomaga nam budować bardziej harmonijne i wspierające relacje. Takie podejście przyniosło pozytywną zmianę w nastawieniu ludzi wokół mnie. Teraz postrzegają mnie jako osobę bardziej wyrozumiałą i empatyczną. Stoicyzm uczy, jak ważne jest porzucenie niepotrzebnych pragnień i pasji, które ograniczają naszą wolność osobistą. Nasza zdolność do kontrolowania postaw i myśli w naszym własnym wewnętrznym świecie uświadamia nam, że możemy być wolni pomimo wszystkiego, co ma do zaoferowania świat zewnętrzny. Osiągnięcie wolności osobistej oznacza życie zgodnie z naszymi własnymi wartościami i zasadami. Kiedy zastosowałem te lekcje w swoim życiu,
Zwiększyło to szacunek i zainteresowanie ludzi moją osobą, ponieważ jestem teraz postrzegany jako jednostka, która może podejmować własne decyzje w sposób wolny i świadomy. Stoicy podkreślają znaczenie życia w harmonii z naturą i samym sobą. Życie w zgodzie z rytmem natury pomaga nam odnaleźć wewnętrzny spokój i równowagę. Zrozumienie i zaakceptowanie własnej natury, czyli naszych wewnętrznych skłonności i charakteru, pozwala nam lepiej wyrazić siebie i w pełni wykorzystać nasz potencjał. Kiedy zastosowałem te lekcje w swoim życiu, zdałem sobie sprawę, że ludzie zaczęli postrzegać mnie jako bardziej zrównoważoną i spokojną osobę. Odporność w obliczu przeciwności losu. Trudności i przeszkody w naszym życiu oferują stoicyzm jako okazję do budowania odporności i elastyczności. Zachowanie spokoju, utrzymywanie pozytywnego nastawienia i dostosowywanie się nawet w trudnych czasach zwiększa naszą osobistą siłę. Takie podejście pokazuje ludziom wokół nas, że jesteśmy jednostką, która może przezwyciężyć trudności i wyjść silniejsza z każdej sytuacji. Ta odporność i elastyczność zrobiły dużą różnicę w podejściu ludzi w moim życiu do mnie. Teraz postrzegają mnie jako źródło inspiracji i zwracają się do mnie, aby dowiedzieć się, jak radzić sobie z wyzwaniami. Ważną lekcją, jakiej nauczyła mnie filozofia stoicka, jest uświadomienie sobie, że każda decyzja jest świadomym wyborem. Wybory, przed którymi stajemy w codziennym życiu, czy to małe, czy duże, określają kierunek naszego życia. Stoicy radzą nam, abyśmy zatrzymywali się i zastanawiali w momencie dokonywania każdego wyboru. Ta praktyka uczyniła mnie bardziej ostrożnym i wyważonym decydentem. Kiedy ludzie dostrzegli tę ostrożność i staranność w moim procesie decyzyjnym, zaczęli bardziej cenić moje rady i opinie. Samokontrola i siła woli to podstawowe cnoty stoicyzmu. Unikanie niepotrzebnych pragnień i natychmiastowej gratyfikacji pomogło mi osiągnąć długoterminowe cele. Zwiększa to wartość osobistej dyscypliny, zwłaszcza w czasach, gdy współczesny świat nieustannie poszukuje spełnienia. Odkrycie w sobie tej siły sprawiło, że ludzie postrzegają mnie jako bardziej zdeterminowaną i niezależną osobę. Moja samokontrola zainspirowała również innych i pokazała im ścieżkę, która może pomóc im osiągnąć własne cele. Filozofia stoicka uczy, że przebaczenie jest ważne nie tylko dla innych, ale także dla nas samych. Uwolnienie się od przeszłych błędów i urazy pozwala nam iść naprzód w zdrowy sposób. Przebaczenie sobie i innym było ważnym krokiem w odnalezieniu wewnętrznego spokoju i uzdrowieniu moich relacji. Ta transformacja przyniosła bardziej pozytywną zmianę w sposobie, w jaki ludzie wchodzą ze mną w interakcje, ponieważ mam teraz bardziej wyrozumiałe i otwarte podejście do nich. Stoicyzm uczy, że wewnętrzny spokój jest możliwy niezależnie od okoliczności zewnętrznych. Poprzez moją osobistą praktykę, medytację, spacery na łonie natury i głębokie oddychanie, staram się znaleźć równowagę psychiczną i emocjonalną. To poszukiwanie wewnętrznego spokoju zostało zauważone i podziwiane przez ludzi wokół mnie. Ludzie doceniają moje starania, aby znaleźć spokój i ciszę w chaotycznym tempie życia i zaczęli częściej mnie o to pytać. Stoicyzm podkreśla wartość ciągłego samodoskonalenia i uczenia się. Każdego dnia poświęcam czas na rozwój osobisty, niezależnie od tego, czy jest to nauka nowej umiejętności, czy refleksja nad tekstem filozoficznym. To ciągłe dążenie czyni mnie mądrzejszą i bardziej zdolną osobą. Kiedy ludzie dostrzegają moje pragnienie ciągłego uczenia się i rozwoju, staje się dla nich źródłem inspiracji. Stoicyzm uczy znaczenia samowystarczalności i niezależności. Nauczyłem się nie polegać na innych lub zewnętrznych okolicznościach dla własnego szczęścia i spełnienia. Ta niezależność daje ludziom wokół mnie wrażenie silnego i pewnego siebie. Bycie samowystarczalnym inspiruje innych do stania na własnych nogach. Stres jest nieuniknioną częścią współczesnego życia, ale filozofia stoicka daje nam wskazówki, jak sobie z nim radzić. Stoicyzm uczy, że stres jest często zakorzeniony w naszych reakcjach na okoliczności zewnętrzne lub zachowanie ludzi. Możemy nie być w stanie zmienić tych sytuacji, ale możemy zmienić sposób, w jaki na nie reagujemy. Stoickim sposobem radzenia sobie ze stresem jest rozpoznanie naszych negatywnych myśli i zastąpienie ich realistycznymi, pozytywnymi myślami. Takie podejście pozwala nam bardziej obiektywnie oceniać czynniki stresogene i reagować na nie w zdrowszy sposób.
Rozwijanie odporności emocjonalnej w obliczu życiowych wyzwań jest jedną z głównych nauk stoicyzmu. Odporność emocjonalna to nasza zdolność do opierania się negatywnym wydarzeniom i emocjom. Praktyki stoickie pomagają nam przezwyciężyć takie trudności emocjonalne, szczególnie w trudnych czasach. Obserwując siebie i nasze reakcje emocjonalne, możemy lepiej zarządzać naszymi wahaniami emocjonalnymi i zapobiegać przytłaczaniu nas przez negatywne emocje. To czyni nas bardziej odpornymi i elastycznymi, dzięki czemu możemy stawić czoła życiowym wyzwaniom z większą siłą. Stoicyzm prowadzi nas również do pogłębienia naszych relacji i uczynienia ich bardziej znaczącymi. Stosowanie stoickich zasad w relacjach pomaga nam budować solidne fundamenty wzajemnego szacunku i zrozumienia. Empatia, realistyczne zarządzanie wzajemnymi oczekiwaniami i znajdowanie pragmatycznych rozwiązań problemów w relacjach to jedne z wartości, których uczy nas stoicyzm. Zasady te sprawiają, że nasze relacje są zdrowsze i bardziej satysfakcjonujące, zwiększając szczęście zarówno nasze, jak i naszych bliskich. Stoicyzm może również pomóc nam w zarządzaniu naszymi sprawami materialnymi. Mądrość finansowa jest stoicką cnotą niezbędną do unikania niepotrzebnych wydatków, mądrego korzystania z naszych zasobów materialnych i osiągnięcia wolności finansowej. Ograniczając nasze materialne pragnienia i identyfikując nasze prawdziwe potrzeby, możemy nauczyć się prowadzić prostsze i bardziej znaczące życie. Odwraca to naszą uwagę od trosk materialnych i pomaga nam uświadomić sobie, że prawdziwe szczęście nie leży w dobrach materialnych, ale w wewnętrznym spokoju.